Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło gościć państwa w progach Tomaszowskiego Szpitala, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. W dniu bardzo ważnym dla szpitala w Tomaszowie. W dniu, w którym otrzymujemy dzięki staraniom pana starosty, dzięki funduszom przyznanym przez Urząd Marszałka Województwa Łódzkiego, najnowocześniejszy sprzęt, jaki tylko można sobie w medycynie w dzisiejszych czasach wymarzyć. Nowoczesny tomograf, nowoczesny rezonans magnetyczny. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich państwa, którzy zaszczycili dzisiejszą uroczystość przekazania tego sprzętu w użytkowanie dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Bardzo serdecznie witam zarząd powiatu tomaszowskiego ze starostką panem Piotrem Kagankiewiczem, który jest ojcem chrzestnym całej gminy. Szanowni państwo, powiem króciutką historię tego pomysłu i realizacji tego projektu. Ja podchodzę do tego projektu z wielką emocją, dlatego że tak naprawdę ten rok to jest jakby pięciolecie realizacji pewnych pomysłów, które się w 2008 roku w naszych głowach zrodziły. Niektóre pomysły, które żeśmy potem realizowali, były wymuszone sytuacją. 2009 rok to był właśnie początek realizowania tych pomysłów. Pierwszym to jest oczywiście przekształcenie i oddłużenie szpitala, a drugim tym pomysłem, który dziś jakby dziś się finalizuje, to jest złożenie wniosku do funduszów unijnych, by takie Centrum Diagnostyki Obrazowej kiedyś w przyszłości powstało. Mówię, 2009 rok, przekształcenie i złożenie wniosku. 2010 rok, podjęta decyzja przez Zarząd Województwa Łódzkiego, że te środki nam przyznano. Nie ukrywam, że ta decyzja, kiedy zarząd ją podejmował, mile nas zaskoczyło. Bo przypomnę państwu, że na liście rankingowej z tymi wnioskami byliśmy na 17 pozycji, ale na liście do dofinansowania znaleźliśmy się na pierwszym miejscu listy rezerwowej, czyli na 6 miejscu. Czyli z listy rankingowej nie wynikało to tak wprost, że Tomaszów dostanie te pieniądze. Niemniej jednak po analizie przez Zarząd Województwa podjął taką decyzję, że mimo ocenionych lepiej innych wniosków, te pieniądze jednak popłyną do Tomaszowa. W 2010 roku pada ostateczna decyzja w grudniu. Przypomnę państwu, że to była nasza gwiazdka dla szpitala. Ostateczna decyzja, przyznają nam środki. Nie w takiej kwocie, jak żeśmy wtedy chcieli, czyli niedofinansowanie 75%, a tylko 50%. Jeszcze raz powtarzam, że byliśmy na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Niemniej jednak to i tak bardzo dużo, więc u nas szybka decyzja, że wchodzimy w ten projekt i go realizujemy. Tym bardziej, że 2010 rok pokazywał już, że nasz szpital staje się samodzielnym, daje sobie radę i się rozwija. Początek 2011 roku to przygotowywanie specyfikacji. Musieliśmy się nauczyć parametrów tych urządzeń, gdyż przygotowanie specyfikacji było bardzo trudne, gdyż wiedza techniczna, jaką my żeśmy posiadali na temat tych urządzeń, była znikoma, a w zasadzie zerowa. Więc ta specyfikacja była tworzona bardzo, bardzo długo. Tylko i wyłącznie po to, byśmy kupili jak najlepszy sprzęt za jak najniższe pieniądze. Wszystkie firmy, że tak powiem, lobbowały na temat swoich urządzeń. My musieliśmy tą wiedzę zebrać w całość i ułożyć tak specyfikację, by ten sprzęt był, powtórzę, z jednej strony jak najlepszy, z drugiej strony jak najtańszy. Przetarg, jaki rozstrzygnięty został, potwierdził to. Dostaliśmy, szanowni państwo, oferty o rozbieżności od 8 milionów złotych z haczykiem do 12 milionów złotych. Więc było nad czym pracować. Ja nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że za tą kwotę udało nam się tak wysokiej klasy sprzęt kupić. Zaraz państwo go obejrzycie, jest z czym pochwalić. Nie ukrywam, że radość nasza jest tym większa, że niewiele szpitali powiatowych, ja osobiście nie znam takich szpitali powiatowych, które by miały takie Centrum Diagnostyki Obrazowej, czyli miały w swoich strukturach zarówno rezonans, jak i tomograf 64-rzędowy.
ponieważ wiele szpitali powiatowych ma tomografy, ale nie takiej klasy, a co za tym idzie, nie sposób robić dobrych badań na sprzęcie o złej klasie. My dzisiaj mamy to za sobą. Śmiem twierdzić, że to jest sprzęt na miarę szpitali klinicznych. Za podstawą odpowiedzialnością to mówię, znam szpitale kliniczne, które do dzisiaj takiego sprzętu nie mają. Szpitale kliniczne w rozumieniu szpitali akademickich. Powiedziałem, że 2008 rok to jest jakby szczególny rok, gdzie się rodziły pomysły, ale tak naprawdę historycznym rokiem dla tego szpitala to jest 2013. Bo za chwilę, Szanowni Państwo, otworzymy diagnostykę obrazową, ale w 2013 roku zdarzyły się jeszcze dwie istotne rzeczy. Kończy się spór rozpoczęty w 2008 roku z lekarzami i ja się bardzo cieszę, że ta sprawa została już raz na zawsze zamknięta, co powoduje, że 2014 rok powinien być rokiem spokojnym. Trzecią rzeczą, która się wydarzyła, która spowoduje jeszcze większy rozwój tego szpitala jest mianowicie to, że zapadła już ostateczna decyzja, że będzie stawiany ośrodek onkologii w Tomaszowie Mazowieckim. To będzie jedyny w Polsce ośrodek onkologii przy szpitalu powiatowym. Takie ośrodki istnieją, ale przy szpitalach wojewódzkich, bądź też akademickich szpitalach. Więc dzisiaj wiceprezes Centrum Onkologii przyjedzie, tylko się spóźni, ogłosi Państwu, że decyzja ostateczna już zapadła. W przyszłym tygodniu zaczynają przygotowywać teren już pod budowę. Jako ciekawostkę dodam, że firma bardzo poważnie podchodzi do tego. Nawet beton będzie przywieziony ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby jak najszybciej to postawić. Brzmi to kuriozalnie, bo ja też nie mogę zrozumieć, jak można beton ze Stanów Zjednoczonych ściągać. Okazuje się, że może. Szanowni Państwo, przygotowano mi ściągę, bo ta inwestycja nie udałaby się bez zaangażowania wielu ludzi. To nieprawda, że ojcem tego sukcesu jest tylko starosta Kagankiewicz, wręcz przeciwnie. Nigdy jednostka nie zrealizuje takiego projektu. Musi mieć wspaniały zespół, który w tym ciągle wspomaga i ja korzystając z tej okazji chciałbym dzisiaj wszystkim tym osobom zaangażowanym w ten projekt podziękować. Na wstępie chciałbym podziękować Wydziału Funduszy Pomocowych Strategii Rozwoju Inwestycji Starostwa Powiatowego. To są te mróweczki, które wykonują najcięższą pracę, czyli przygotowują tą inwestycję pod względem formalno-prawnym, jak i również potem ją rozliczają. Wydziałem oczywiście kieruje Państwu wszystkim znany Klaudiusz Wimański. Ja mu tu serdecznie dziękuję. Wymienię te mróweczki, które zawsze najciężej pracują. Pani Sylwii Borowskiej, pani Natalii Rybarczyk-Kwiecień, pani Anny Lubickiej, pani Moniki Zarzyckiej, pana Krzysztofa Grochowiny i Krzysztofa Lesiaka. To naprawdę ich nie powoduje, że te pomysły, które gdzieś tam rodzą się, czy w głowach zarządu powiatu, czy w głowach zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia mogą być realizowane. Ja serdecznie im dziękuję, bo bez Was, kochani pracownicy, tak naprawdę by się to nie udało. Chciałbym też podziękować całej Radzie Rady Powiatu na czele z przewodniczącym Mirosławem Zielińskim, bo mimo wspaniałych pomysłów i mimo wspaniałej załogi, która to potem realizuje, nie dałoby się tego zrealizować, gdybyście Wy Państwo nie wpisali pieniędzy w budżet. To jest jakby rzecz konieczna, niewystarczająca, ale konieczna. Czyli myślę, że jeszcze się z wieloma projektami zderzymy i wiem, że jak zawsze mogę liczyć na Państwa wsparcie, tak że będę mógł liczyć w przyszłości. Chciałbym podziękować dostarczycielowi sprzętu, jak i również wykonawcy w firmie TMS spółka z o.o. w Warszawie, reprezentującą tak naprawdę firmę Toshiba. Dziękuję pani prezes, pani Edycie Cierniewskiej i panu Sławomirowi Zupkiewiczowi. Jeszcze raz serdeczne podziękowanie. Dziękuję inspektorom nadzoru inwestorskiego,
całemu zespołowi pod kierunkiem pani Anny Heider. Pani Aniu, liczymy, że zawsze pani będzie przytrafić wygrywać na nadzór inwestorski, bo świetnie pani nas reprezentuje. Szanowni Państwo, chciałbym też podziękować całej załodze Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, gdzie na każdym kroku spotykaliśmy się z przychylnością. Oczywiście serdeczne podziękowania składam na ręce prezesa Wojciecha Zawalskiego. Niemniej jednak chciałbym wymienić tutaj dwóch ludzi, którzy bezpośrednio cały przez okres tej realizacji współpracowali z nami charytatywnie. Zaangażowanie było ich ponadprzeciętne. Mówię tutaj o doktorze Tomaszu Białasie. Serdecznie dziękuję. Wiele nam doradzał. Jak i również dziękuję informatykowi Mirosławowi Królowi. Chcę też podziękować firmie, która obsługuje Tomaszowskie Centrum Zdrowia, jeśli chodzi o energetykę. I tutaj serdeczne podziękowania dla pana Zbigniewa Kuli. Dziękuję wszystkim niewymienionym tutaj, którzy byli zaangażowani, bo tych osób, które naprawdę kibicowały nam przy tym projekcie, było bardzo, bardzo dużo. Zostaje nam oficjalnie przeciąć wstęgę, a poprosimy Cezarego Krawczyka jako przedstawiciela instytucji współfinansującej. Panie prezes, bo to musimy razem stanąć. Bo to razem się wychodzi. Tak, trzymamy. Tak, każdy musi sobie pamiętać kiedyś. Jedziemy? Mamy. No i kawałki do góry poprosimy pięknie. Z tyłu brawa. Nie słyszę. On ma służyć naszym pacjentom, naszym mieszkańcom, natomiast operatorem od dzisiaj tego Centrum Diagnostyki Obrazowej będzie nasza spółka Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Dlatego uroczyście przekazuję aktem przekazania ten sprzęt na ręce pana prezesa, który będzie od dziś nadzorował pracę tego Centrum Diagnostyki Obrazowej i dbał o zdrowie naszych pacjentów. Dodam tylko, że łamiemy zasadę, że to, co przekazujemy spółce, z reguły robimy to odpłatnie. Ten projekt przekazujemy nieodpłatnie w użyczeniu. Panie prezesie, gratuluję i życzę samej sukcesu. Bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło przyjąć w użytkowanie ten nowoczesny sprzęt. Przyłączam się tylko do podziękowań dla wszystkich Państwa zaangażowanych w ten projekt.